Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Konradowy, co to jest kolejny Rainbow odcinek z symulatora X-Plane 11. Zapraszam was serdecznie do obejrzenia tego materiału. A my sobie będziemy w dniu dzisiejszym wykonywać lot. Z EGS Isle of Man do EGK, czyli Echo Grud Kilo Kilo, czytajmy formalnie, do Londynu Gatwick. Taki mamy ten lotu, oczywiście wszystko jest na żywo, jakby się ktoś pytał. Więc zachęcam do śledzenia na bieżąco. Przepraszam za wszystkie ścinki, które wystąpią podczas nagrania, ale niestety mój procesor jest już dosyć starej generacji, 3 lata temu, więc no cóż. Bez zbędnego przedłużania, wyłączmy park, włączmy wszystkie tu potrzebne rzeczy. Załączyłem baterię. A chciałem już sobie światełko włączyć, dobrze. Oświetlenie jest bardzo ważne. Póki co. Możemy teraz sobie dać podświetlenie tego. Pomoże nam się to przydać. Połączymy sobie IRS-em. Enter. Dobrze, jeszcze sobie rozjaśnimy. Ten ekran. Zdejmiemy sobie te osłonki. Dobra. Ja sobie uruchomię coś. Dać mi go, co się nazywa briefing. I wyczytamy z niej na takie rzeczy jak ilość paliwa potrzebna na lot. Czyli trochę trzeba zatankować. Ilość pasażerów maksymalna, jaka jest możliwa. Payload 17,2, czyli dosłownie coś takiego. Teraz może być cienka, bo uruchamiam coś w przeglądarce internetowej. Tak, abyśmy mogli poobliczać pewne rzeczy. Jesteśmy sobie na lotnisku zwanym EGNS. Nasze CG to jest 27,5. Ok, i masa
startowa, nie wiem, bo już oczywiście briefing musiałem zamknąć. Mondria. Czego nigdy nie robiłem, no ale teraz wiem. 6,6900. I tyle, co możemy na razie zrobić. Po czym te dwa odcinki możemy zamknąć. Załączyć sobie nie strony na site. Seatbelt sign. Emergency lights. Sobie tylko szybko poruchamiam takie rzeczy i z ground handlingu sobie zawołamy schody i loadery. Jak widać, wszystkie już jadą, zasuwają ile sił w tłokach. Przesłyszałem, że się drzwi otworzyły. Czyli my idziemy do ZF View, Block View. Przejdźmy sobie w takim razie od razu do init. Wpiszmy naszą klasę lotu. NGNS. Ja to już wybrałem sobie przed odcinkiem tutaj do tego. To jest bardzo łatwo. Wygenerować, jakieś kojarzę to w poradniku, który mi do symulatora było. Numer lotu U. Cofaj. U2. 856. Call sign. Mamy. Dobra. EasyJet 1-2. Mike. Koszty 30, wysokość lotu 3500. Wszystko się zgadza. W takim bądź razie uruchommy sobie to. Informacje mamy pod 123 875. Information Romeo on board. Arriving runway 26. Czyli stacja numer 26. Departure runway 26. No niestety seedów nie ma i transów też nie ma. Żadnych. Mamy wykonywać bezpośrednio na ten punkt z wystartowania. To nie wiem, czy jest takie możliwe, no ale no cóż. Tak każą, więc tak musimy lecieć. Jesteśmy w ogóle na wysokości minus 2060 stóp. A mamy strasznie niskie ciśnienie, jak to jest 1017, ja mam ustawione 1007. O, teraz widzicie, teraz się wszystko wygada. 250, 13 węzłów. Ja sobie pas do startu tylko pozwolicie, że sobie wybiorę pas numer 26 na wpudum. Oblicz tym i to. Krótki w ogóle ten pas jest, czyż nie? No, krótki. Jak na inne pasy, no cóż, dobrze. Więc w takim razie przejdźmy do perf init i na take off.
jest 2000, jest ok. To zrobimy 1909 łamane 2000. Fleć syna 50. Ok. V1 134. Rotate 140 i V2 143. Wszystko się zgadza, to będzie ostry start na pewno. Strasznie krótki pas jest ten 26. Chociaż i tak trzeba się cieszyć, że nam nie dali tego. Bo na tym to już zupełnie byśmy nie wiem co zrobili. Chyba nie wystartowali nawet. I cieszę, że tu nie trzeba lądować, bo to bardzo utrudnione by było. Dobrze, więc tu mamy raczej wszystko wykonane, tak. Zdaje to światło, to można przygasić. Tam nam też od pasażerów świeci, niestety tej drzwi się nie da zamknąć. Nie mam zielonego pojęcia czemu. Pompy trzeba podłączać. I my będziemy sobie zrobimy better pushback. Klikamy. No, za dużego wyboru to my tu nie mamy, drodzy Państwo. Tylko wypychać się w tą stronę, co to tu pokazuje. O, czyli dokładnie trzeba zrobić. Zróbmy coś takiego, następnie zróbmy dopiero. Coś takiego, o. Zdaje mi się, że będzie to... Okej. Okay. Dobrze, spokojnie, zadzwonimy. Jak będziemy gotowi... Tu mamy nasze schody i pomału będziemy się od nich odpinać. Widzicie już sobie, odjeżdżają. I się zacznie komunikat tylko, załogi. Czyli oznacza, że drzwi są zamknięte. Uruchomimy APU w takim razie. Checklisty sobie otworzymy. Czekamy na APU. APU działa, APU Blitzed on, Patches on, External Power off, Ground Power odłączony, Strobe Light na Auto, Beacon on,
Tak, pushback. Checklist. Cockpit preparation completed. Gear pins and covers removed. Signs on. Adir's nav mode. Fuel quantity in kilo 05999. Takeoff data set. Barrow reference set. Windows doors closed. Beacon on. Throttle levers idle. Parking brake on. Checklist completed. No i pięknie, checklist complete. Dobra, czekamy aż tym tu się podepnie. Okay, all doors and hatches are closed, ready to connect. Już podpinasz? Podpinasz. Dobrze, więc skoro ten podpina, ten podpina. So connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Dobrze, więc będziemy uruchamiać silnik. Park brake off. Starting pushback and you may start engine. Starting engine 2. No, to jest ostry zakręt. Start engine 1. Dobrze to nas wypycha. Dobrze. Dobrze jest. Operation complete. Set parking brake. Nie, tylko że ja stąd tutaj za bardzo nie mam jak jechać. A dobra. Jedziemy na wprost. Chyba to jest wyspa, jak ktoś nie wie. Connecting toes, stand by. Dobra, światło. After start checklist. Anti-ice, as required. E-cam status, check. Pitch trim, 0.2, up. Rudder trim, 0. APU, set on. Ground crew, clear. Anti-skid and nose wheel steering, on. Checklist completed. No i pięknie. Tego nam nie trzeba. Dobra, tam ci pojechali? Nie, jeszcze nie. Bypass pin has been removed. Hand signal on the left. We'll see you next time and have a safe flight.
życzą nam udanego lotu i zajadą. Więc dobrze. Break off. I jedziemy, drodzy Państwo, do bazy.